Ponieważ nie oszukujmy się, mogły te gry umknąć Waszej uwadze te lata temu, kiedy były na półkach. Przygotowaliśmy krótką prezentację o każdej z nich, żebyście wiedzieli, o czym właściwie do Was rozmawiamy. Tak, weźmy na warsztat pierwsze Yomi. Yomi jest grą karcianą, która ma symulować starcie jak w grze fightingowej typu Street Fighter. Mamy więc rzuty, ciosy, obrony, uniki i próba przewidzenia, co też przeciwnik nasz kombinuje. Tak więc pokażę Wam przykładową turę w tej grze, jak to wygląda. Fantastyczną cechą tej gry jest to, że zawsze mamy dużo opcji do wyboru. Każda karta ma dwie strony, atak, obronę, rzut, obronę, które możemy użyć. W tym wypadku możliwe, że najlepsza jest obrona, ponieważ przeciwnik ma bardzo dużo kart, więc sam będzie raczej próbował atakować, niż próbować budować swoje opcje. I mamy to, odgadliśmy. Obrona pokonuje atak, atak po prostu spadł, przepadł, a my za obronę nie tylko zachowujemy naszą kartę, ale zyskujemy jeszcze dodatkową. Z początkiem tury nowa karta, to samo należy się przeciwnikowi i zobaczymy teraz, co się dzieje po drugiej stronie. Dobrana karta do ataku, która umożliwia stworzenie kombinacji. Kolejne ataki 2, 3, 4, 5, 6 i jeszcze finisher, który wbije naszego przeciwnika w ziemię. Nie wiadomo, czy się uda. Przeciwnik może wiedzieć, kto zagrany, ale warto. Warto spróbować. Jak atak kontra atak, ale nasz jest szybszy. 2,2 przeciwko 2,4 zawsze jest szybsze i możemy zbudować całego kombosa, dołączyć trójkę, czwórkę, piątkę, zakończyć królem i sumować obrażenia, których łącznie powinno być 20 i tyle HP-ków odejmujemy naszemu przeciwnikowi. Ale to nie wszystko. Każda postać ma zdolności swoje specjalne, ich użycie daje największą przewagę na polu gry. I ta Setsuki ma. Jeśli użyje prawie wszystkie karty, to zamiast dobrać jedną, ma prawo dobrać pięć, totalnie wywracając przewidywalność. I teraz przeciwniku zastanawiaj się, co też ona ma do zagrania. Takich postaci, które różnią się mocami, jest 20 i każda ma coś ciekawego do zaprezentowania. Kolejną grą, którą chcemy Wam zaprezentować, jest Flash Duel. Pozornie prosta karcianka zbudowana na Angard Rinera Knizii, ale asymetryczne postaci, które zresztą już znacie z Yomi chociażby, będą tutaj wywracały całe pole gry. Sytuacja jest prosta. Mamy karty ponumerowane od 1 do 5 i tor ponumerowany i karty używamy do atakowania i poruszania się. W tym momencie dystans między pionkami to 5, ale nie mamy żadnej karty 5 do atakowania. Tak więc próbujemy podejść. No i co na to przeciwnik? Przeciwnik grający Setsuki jest dokładnie w dystansie 3 do naszego pionka, więc próbuje zagrać kartę numer 3, aby zagrać. Tym bardziej, że ma kartę specjalną, która pozwoli mu uciec, jeśli ten atak się nie uda. Tak więc próbujemy, atakujemy. I co na to przeciwnik? Czy będzie miał trójkę na swoją obronę? Miał. Dobra, plan B. Wycofujemy się. Gramy moc specjalną, żeby uciec, ponieważ nie mamy więcej trójek do ewentualnej obrony. Ale przeciwnik nam na to nie pozwoli. Zablokuje naszą zdolność uciekania, jeśli jesteśmy na ciemnym polu. A tak się składa, że zaczęliśmy te starcie z ciemnego pola. Tak więc moce nie biorą udziału w grze, zostajemy tam, gdzie jesteśmy, czy nam się to podoba, czy nie. Ale jeszcze nie wszystko stracone. Dobieramy kartę, to nie jest trójka, ale przeciwnik gra z mniejszą liczbą kart na ręce, bo musiał użyć do obrony. I również trójki nie ma. Najlepsze, co może zrobić, to ustawić się tak, aby skorzystać w przyszłych turach z czwórek. Jak nie do ataku, to chociażby do obrony. No i to jest Flash Duel. Gramy do trzech zwycięstw i taki pojedynek wygrywamy, a później można spróbować jeszcze raz jedną z 20 postaci, które znacie również z Jo. I to tyle. Proste, a niesamowicie miodne. I można grać cały wieczór, cały czas odkrywając nowe kombinacje i nowe sposoby na granie w tę grę. Tym bardziej, że postaci bardzo się różnią. Puzzle Strike. No, problem jest, żeby przedstawić tę grę w raptem 3 minutki, ale spróbujmy. Jeśli kojarzycie Dominiona, bardzo łatwo możecie odnaleźć się w Puzzle Strike'u, a jeśli kojarzycie Tetris kontra Tetris i tego typu gry, Puyo Puyo na przykład, to z łatwością zrozumiecie, o co chodzi w koncepcie. Na początku tury każdego gracza obowiązkowo wjeżdża jeden dodatkowy kafel zasypujący nasze pole. Jak w Tetrisie. Jeśli kafelki dotkną górnej krawędzi, to przegrywamy. My w tej grze jednak mamy całą turę na ogarnięcie tego problemu.
I tutaj gracz grający Grave'em wysyła jeden kafelek do przeciwniczki, żeby skończyć pod kreską, nie przegrać, posiadając więcej kafelków niż limit 10 przewiduje. Niestety Setsuki ma asa w rękawie i zniszczy swój największy kafel tak, żeby kafel, który próbowaliśmy jej przesłać, wrócił do nas i to z nawiązką. Kafelki spotykające się w powietrzu niszczą się, a pozostałe niestety przelatują z powrotem do nas. I mamy 13, a maksymalnie ile możemy mieć, żeby skończyć grę i jeszcze móc dalej grać, to 9. Opcji za dużo nie ma, ale na szczęście jest. Ten samuraj daje dużo opcji do wyboru. Możemy albo przedłużać akcję, albo na przykład wziąć dwie monety lub dwa nowe kafelki z woreczka. I na tę opcję decyduje się gracz, jakie kafelki ma w worku. On wie, jakie ma kafelki w worku, bo sam je kiedyś kupił, żeby tam je wrzucić. Tak więc połączy dwie dwójki w jedną czwórkę, łączy kafelki, które znajdują się w jego polu, aby móc silniejsze kafle wysłać do przeciwnika i rozwala tę czwórkę, wysyłając cztery kafelki do przeciwnika, na co pozwala mu czarna strzałka, czyli przedłużenie akcji z poprzedniej akcji Combine. Cztery kafelki spadają do Setsuki i ta już nie ma żadnej możliwości, żeby na to zareagować. Tak więc ta tura skończy się jeszcze nie przegraną Grave'a, który kończy, mając na polu gry 8 kafelków. Czyścimy wszystkie kafelki, które zagraliśmy i których nie zagraliśmy, idą do discardu. Pieniądze używamy, żeby kupować nowe karty, których będziemy mogli używać w przyszłych turach. A na końcu dobierzemy tyle kart, ile mówi nam podpowiedź. Innymi słowy, im więcej kafelków mamy w naszym chainpile'u, im więcej mamy kafelków i jesteśmy blisko przegranej, tym więcej opcji otrzymujemy co turę. Tak więc za 8 kafelków dostajemy 9 żetonów. I kolejka przechodzi dalej. Oto jest Puzzle Strike w wielkim skrócie. Kafelków do banku mamy do wyboru bardzo dużo. Zarówno z gry podstawowej, jak i gry dodatkowej, samodzielnego dodatku, które możemy dowolnie mieszać. I łącznie w obu tych pudełkach znajdziemy 20 postaci, które jeszcze udało się fanom pogrupować na strategie, w których one są najsilniejsze, pomagając w wyborze ulubionej postaci w tej niesamowicie asymetrycznej, cudownej grze. To był Puzzle Strike. Kodyk. Gra karciana będąca wyjątkową synergią gry karciane jak Hearthstone czy Magic the Gathering z grami komputerowymi strategicznymi jak StarCraft czy Warcraft 3. Sednem gry będą jednostki mające swoje zdrowie, mające swój atak, które będziemy wysyłać do obrony i do ataku na przeciwnika, a naszym celem jest zniszczenie bazy przeciwnika. Patrol to niebieskie pole z wyjątkowym rozwiązaniem, które pozwala nam na granie w turze przeciwnika. Patrolujące jednostki zatrzymają jego jakiekolwiek ataki i powstrzymają w ten sposób atak na naszą bazę. Na początku tury uzyskujemy dostęp do wszystkich jednostek. Odtapowujemy i dodajemy dwie karty z kodeksów. To są zbiory kart, które są dostępne dla naszych bohaterów i spośród nich możemy co turę wybrać konkretnie dwie dowolne, tak żeby budować naszą strategię. Możemy próbować obejść obronę przeciwnika jednostkami latającymi, albo spróbować zmiażdżyć się silnymi atakami, bądź też zamunkrować się sami, stawiając na jednostki z silną obroną. Pełna dowolność i strategię będziemy zmieniali. Kolejna unikalna rzecz. Manę lub pulę pieniędzy zwiększamy, oddając co turę jedną kartę do puli pracujących w kopalni złota jednostek. Tracimy do niej dostęp do końca gry, więc musimy bardzo ostrożnie dokonywać naszych wyborów. Przyzywamy naszą bohaterkę, żeby walczyła w naszym imieniu i budujemy tech, budynek, który pozwala w przyszłości przyzywać nam silniejsze jednostki. Gdyż te, którymi dysponujemy na początku, mają tech 0, a te, które wyciągamy z kodeksów, mają tech 1, 2 lub 3. No i są coraz potężniejsze. Biały gracz planuje pokonać obronę przeciwnika. Tygrysek jednak, jako że patroluje i jest umiejscowiony na polu skład lidera, ma dodatkową obronę, dodatkowy punkt życia. Tak więc potrzebne będzie nie dwa, a trzy ataku,
żeby móc pokonać tę kartę. Ona jednak za każdym razem broniąc się będzie zdawała obrażenia naszym jednostkom. Tak więc niestety poleje się krew. Może uda nam się załatwić obronę przeciwnika, ale sami w tym czasie stracimy nasze jednostki. No i nasza w tym głowa, żeby nam się to bardziej opłacało. Inaczej, no ruchy nie będą optymalne. Udało się. Dwie nasze jednostki za jedną przeciwnika? Może było warto. Pokonane jednostki trafiają na discard, a te przyzwane w tej turze, które nie miały jeszcze szansy zaatakować ze względu na zmęczenie podróżą, mogą jednak stanąć w obronie i patrolować, chroniąc naszą bazę przed zakusami przeciwnika. Kolejna ważna mechanika. Nie możemy zagrać po prostu wszystkiego. Oddajemy karty i dobieramy tyle nowych kart, ile odrzuciliśmy plus dwie. Jeśli zagramy zbyt dużo kart, to możemy skończyć w przyszłej turze wyłącznie z dwoma kartami, a to jest problem. No i zobaczcie, pojawiła się mocniejsza karta ze zdolnościami, którą wrzuciliśmy z naszego kodeksu w poprzedniej turze. W ten sposób tura po turze będziemy budowali naszą talię, a przeciwnik, miejmy nadzieję, nie przewidzi, co na niego szykujemy. No i uda nam się zniszczyć jego bazę. Problem jest w tym, że przeciwnik robi dokładnie to samo. I oto jest kodeks. Niesamowita, bardzo złożona gra, zamknięta w naprawdę prostych zasadach. A smaczku i komplikacji temu wszystkiemu dodaje bardzo dużo różnych postaci i typów magii, które możemy wybrać do naszej rozgrywki. Szanowni Państwo, kodeks.